Akademickie Radio Campus 97,1 FM. Emisja gazów cieplarnianych to najbardziej zabójcze działanie człowieka przeciwko klimatowi Ziemi, choć większość z nas doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak niekorzystnie to na nas wpływa. To stężenie szkodliwych gazów w atmosferze stale rośnie. Dzisiaj w Radio Campus będziemy tłumaczyć, skąd biorą się gazy cieplarniane wytworzone przez człowieka. Udowodnimy, że nie tylko dwutlenek węgla doprowadza do napędzania się zmian klimatu, ale także metan, tlenek azotu czy freony. W jaki sposób na emisję wpływa produkcja cementu? Dlaczego rolnictwo zanieczyszcza atmosferę? Odpowiedzi na te i inne pytania poznacie słuchając trzeciego odcinka klimatycznego cyklu inspirowanego podręcznikiem Klimatyczne ABC, który powstał na Uniwersytecie Warszawskim. Już teraz łączymy się z profesorem Jackiem Pniewskim z Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Na początku naszej rozmowy skupmy się na gazie, który obecnie ma największy wpływ na klimat Ziemi, czyli na dwutlenku węgla. Czy spalanie wszystkich paliw kopalnych łączy się ze wzrostem stężenia tego gazu? No, praktycznie tak. To jest prosta reakcja chemiczna, w której związki zawierające węgiel, prawda, ulegają spalaniu. W wyniku tego powstaje gaz i mamy emisję, można powiedzieć, stricte antropogeniczną, bo wywołaną celowym, zamierzonym działaniem człowieka. Warto pamiętać, że nie tylko dwutlenek węgla powstaje w wyniku spalania, ale również w różnych procesach towarzyszących wydobyciu. Także tutaj jest szersza nawet klasa tych antropogenicznych czynników, które dwutlenek węgla w rezultacie do atmosfery emitują. Ja bym jeszcze chciał jedną rzecz zaznaczyć, żeby to było jasne, bo pan powiedział gazy cieplarniane jako te niedobre. Oczywiście pewna zawartość gazów cieplarnianych zapewnia efekt cieplarniany i możliwość życia na Ziemi, ale problemem jest ta nadwyżka, którą człowiek emituje i to coraz więcej. Dokładnie, bo tak jak wiecie z pierwszego odcinka naszego cyklu, gdyby nie było efektu cieplarnianego, to temperatura na Ziemi byłaby aż o 30 stopni niższa, czyli najprawdopodobniej nic by tutaj na naszej planecie nie przetrwało, a dzięki efektowi cieplarnianemu mamy odpowiednią temperaturę do życia, tylko problem w tym, że przewyższamy tą dopuszczalną emisję gazów cieplarnianych do atmosfery. Teraz przytoczę bardzo ważną informację w kontekście produkcji dwutlenku węgla. W podręczniku przeczytałem, że spalając tonę węgla uzyskujemy ponad 3,5 tony dwutlenku węgla. Dlaczego? Skąd się bierze ta duża różnica? No, bierze się stąd, że w tym procesie spalania, w tej reakcji chemicznej bierze udział również tlen z powietrza. To nie jest tylko emitowany węgiel, tylko do tego dochodzi tlen. W rezultacie mamy dwutlenek węgla. To bardzo proste. A jak obecnie wygląda sytuacja z emisją CO2? Wzrost cały czas przyspiesza, czy są jednak jakieś pozytywne statystyki z ostatnich lat? Znaczy, mamy niewielkie fluktuacje związane przede wszystkim z pewnym spowolnieniem gospodarczym w niektórych sektorach w wyniku lockdownu na całym świecie. Niemniej jednak one na razie zauważalnie nie wpływają na średnią temperaturę Ziemi i wydaje się, że samo takie spowolnienie bez poważnych zmian strukturalnych będzie niestety tylko chwilowe i cały czas te emisje rosną. Tutaj no, jest to nieubłagany proces póki co. Spalanie których paliw kopalnych obecnie odpowiada za największą ilość CO2 w atmosferze? Właściwie te trzy podstawowe paliwa kopalne, czyli węgiel różnego typu, ropa naftowa i pochodne produkty, czy też gaz ziemny, bądź też inne rodzaje też gazów, no to jest to jest ten zasadniczy rdzeń. Właściwie więcej nie mamy do wyboru. Spalanie tego to już jest ogromna większość dwutlenku węgla, który jest produkowany. Z tym, że oprócz tego mamy jeszcze inne źródła, prawda, jak na przykład emisję dwutlenku węgla nie w wyniku spalania stricte, tylko innych procesów, które są równie ważne i też nad nimi trzeba będzie pracować. Wśród paliw, z których produkujemy największą ilość CO2 do atmosfery, często wyodrębniany jest cement. To mnie trochę zaskoczyło, gdy zobaczyłem taką informację w podręczniku Klimatyczne ABC. Dlaczego? Dlaczego cement jest wśród tych paliw, wśród tych materiałów, z których produkowana jest największa ilość CO2? Znaczy, no tutaj proces produkcji cementu, który polega na wypalaniu w wysokiej temperaturze pewnych typów skał, jest po prostu właśnie takim procesem chemicznym, w wyniku którego powstaje dwutlenek węgla. I tutaj ta masowa produkcja cementu na całym świecie
powoduje, że te emisje rosną. Dodatkowo jeszcze ten proces też wymaga sporego zaangażowania energii elektrycznej, no i ta, jeżeli pochodzi ze źródeł opartych o paliwa kopalne, no to tak samo będzie dawała emisję. Tutaj naprawdę jesteśmy w takim bardzo trudnym momencie, że w którą stronę byśmy nie spojrzeli na takie powszechne, na powszechną działalność człowieka, no to wszędzie napotykamy się na takie emisje, na źródła emisji antropogenicznych, z którymi bardzo trudno jest coś zrobić, bo nie wyobrażamy sobie w tej chwili zaprzestania przecież produkcji cementu i też nie wyobrażamy sobie tego, żeby w bardzo krótkim czasie wdrożyć technologie, które by albo ten dwutlenek węgla w jakiś sposób odzyskiwały i magazynowały, bądź też po prostu w jakimś innym procesie produkcja być może innego materiału budowlanego. To w tej chwili jest niezwykle, niezwykle trudne i bardzo ambitne przedsięwzięcie, żeby ten sektor w jakiś sposób w cudzysłowie spacyfikować. A teraz chciałbym przejść do trochę innego tematu związanego z CO2, bo na wzrost dwutlenku węgla wpływają także zmiany użytkowania terenów zielonych, bagien, a nawet torfowisk. Tak, jak najbardziej. To jest taka trochę niedoszacowane, może niedoceniane również w świadomości społecznej źródło dwutlenku węgla. No bo jeżeli spalamy coś, to sprawa jest jasna, prawda? No, jakiś gaz z tego powstaje, ale dlaczego na przykład zaoranie pola, dlaczego osuszenie bagna miałoby coś psuć? No to już okazuje się, że psuje i to bardzo silnie, bo na przykład obniżenie lustra wody właśnie na terenie podmokłym powoduje odsłonięcie zgromadzonych tam przez długie setki, tysiące, czasami dziesiątki tysięcy lat pokłady materii organicznej, która wiąże węgiel, a po odsłonięciu zaczynają się procesy mikrobiologiczne, które pozwalają na uwolnienie i dwutlenku węgla, i metanu również. No i w rezultacie przy tej ogromnej powierzchni, jaką mamy jednak lądów, prawda, to powoduje, że jest to źródło bardzo istotne i nawet gdybyśmy patrzyli tylko na tę część, która jest jakby bezpośrednio pod działaniem, pod wpływem człowieka, tak, gdzie następują uprawy, no to tamte procesy stają się jeszcze bardziej dynamiczne, dlatego że dochodzi do tego na przykład użycie nawozów sztucznych, czy też erozja gleb, które są właśnie wielokrotnie orane i wystawiane na czynniki atmosferyczne. Także jest to poważny, bardzo trudny, podobnie zresztą jak sektor paliw kopalnych, sektor do tego, żeby go nieco zmienić. A teraz chciałbym odejść już od tematu dwutlenku węgla, bo będziemy wam udowadniać, że nie tylko dwutlenek węgla wpływa na zmiany klimatu. Kolejnym trującym gazem jest metan. Skąd się bierze metan? No, metan naturalnie istnieje w środowisku. Jest to taki naturalny produkt różnych procesów biologicznych czy mikrobiologicznych. No, na przykład słynne takie, zresztą często przypominane przez denialistów klimatycznych czy sceptyków, tak zwane, przepraszam za wyrażenie, bąki krowie, czy właściwie nie powinniśmy, prawda, hodować krów, no bo one w wyniku procesów trawiennych też emitują metan. No, to jest prawda, ten metan jest gazem, który jest naturalnie spotykany w środowisku. No, niemniej jednak tutaj znów dochodzi to, że my powodujemy te emisje dodatkowe i to w bardzo różnych sektorach, czasami niespodziewanych. Na przykład wydawałoby się, że przy wydobyciu paliw kopalnych jesteśmy w stanie je wszystkie zagospodarować, no bo one są cenne, prawda, za to idą pieniądze. Ale nie, okazuje się, że straty gazu najrozmaitszych typów, zresztą w tym metanu, podczas wydobycia paliw kopalnych są dosyć duże i niezaniedbywalne. Tak samo podczas transportu też mamy tutaj emisje, mamy podczas rozmaitych procesów przemysłowych. Także metan wywoływany czy generowany przez człowieka tutaj wzrasta i niestety wzrasta jego stężenie w atmosferze. W tej chwili mamy taką sytuację, że ten metan, ta koncentracja, gdybyśmy spojrzeli na takie liczby, to po pierwsze oczywiście jest tak, że tego metanu jest mniej znacznie w atmosferze niż dwutlenku węgla, są to ilości wielokroć mniejsze. Natomiast warto pamiętać, że on jest o wiele bardziej istotnym gazem cieplarnianym, dlatego że ta jego zdolność do powstrzymywania promieniowania podczerwonego opuszczającego Ziemię jest o wiele wyższa. Czyli można powiedzieć, że ta sama tona metanu działa o wiele silniej na klimat, znaczy kilkudziesięciokrotnie silniej na klimat niż tona dwutlenku węgla. W wyniku tego dosyć obawiamy się tych źródeł, zarówno takich stricte wywołanych przez człowieka, jak i tych pośrednio przez niego uruchomionych, bo na przykład właśnie to obniżenie czy wysuszanie terenów podmokłych, bagiennych powoduje
gwałtowne emisje, można by powiedzieć naturalne, ale one nie są naturalne z tego względu, że zostały po prostu wyzwolone przez działalność człowieka poprzez globalne ocieplenie, prawda, które jest związane ze wzrostem koncentracji gazów cieplarnianych. Jak słyszycie, wzrost stężenia metanu w atmosferze też jest prawdziwym problemem, więc nie wolno tego bagatelizować. Nie tylko dwutlenek węgla nam szkodzi, ale także inne gazy, o których dzisiaj wspominamy. Z poprzedniego odcinku tego cyklu wiemy, że przyroda walczy z nadmiarem dwutlenku węgla w atmosferze. A jak jest w przypadku metanu? Czy przyroda też potrafi w tym przypadku sama się oczyszczać w jakiś sposób? Jak wiemy, no, dwutlenku węgla nie da, przyroda nie potrafi bardzo szybko oczyszczać, ale w jakiś sposób stara się niwelować skutki. Czy w przypadku metanu jest podobnie? No, najważniejszym, jak się wydaje, takim procesem jest po prostu rozpad metanu. On w atmosferze no, przeżywa, w cudzysłowie oczywiście, około 10 czy kilkunastu lat i potem w wyniku rozpadu zamienia się w dwutlenek węgla. To jest tak bardzo w sposób uproszczony i kolokwialny. No i wtedy mamy już trochę mniejszy problem w tym sensie, że dwutlenek węgla nie jest już tak silnym tym czynnikiem cieplarnianym z tej samej ilości prawda, atomów węgla. Natomiast no, problem jest taki, że to nadal powoduje wzrost ilości gazów cieplarnianych i nadal powoduje, że mamy niestety globalne ocieplenie. Także no, to jest najważniejszy może proces takiej, trudno powiedzieć, walki, ale no, nie chciałem powiedzieć na szczęście, bo to nie jest wcale wielkie szczęście, ale trochę ten metan jest tutaj po jakimś czasie, no ale w długich skalach czasowych, można powiedzieć, neutralizowany. Kolejnym gazem na liście zatruwaczy atmosfery jest tlenek azotu. W jaki sposób powstaje ten gaz? No, tlenek azotu powstaje w różnych, też takich typowo, można powiedzieć, przemysłowych, industrialnych warunkach, ale nie tylko, bo na przykład w procesie oczyszczania ścieków komunalnych, to tam powstaje zresztą dosyć dużo różnych gazów. Może słuchacze słyszeli takie pojęcie gazy wysypiskowe na przykład. To też są takie mieszaniny gazów, w których występują, w zależności od tego, jakie to jest składowisko, jakie czynniki tam można znaleźć, jakie produkty, prawda, ulegają przetworzeniu, czy właśnie procesom mikrobiologicznym, to tam może być, tam może się pojawić tlenek azotu. Są rozmaite reakcje chemiczne produkcji nawozów i nawozy generalnie azotowe też są takim problemem, bo czy przy ich produkcji, czy przy stosowaniu tlenki azotu dostają się do atmosfery. Motoryzacja jest pewnym źródłem tlenku azotu. No i samo spalanie paliw kopalnych też, jeżeli te paliwa nie są absolutnie czyste, bo nie ma tak, że czy węgiel, czy ropa naftowa jest to zupełnie jednorodna substancja, która zawiera tylko jeden typ molekuł, to najczęściej są jakieś części, prawda? Są tu też jakieś mieszaniny, węgiel bywa różnych klas, przetwory ropy naftowej też bywają bardzo różne, no i tam jeżeli mamy jakąś część, jakąś frakcję zawierającą atomy azotu, no to będziemy mieli również często tlenek azotu. Teraz omawiamy gazy, które zalicza się do gazów cieplarnianych. Wcześniej wspomnieliśmy już o dwutlenku węgla, o metanie, a także o tlenku azotu. A teraz przyszła pora na freony. Mam wrażenie, że w społeczeństwie wiedza na ten temat nie jest zbyt duża. Zanim zacząłem przygotowywać się do tej rozmowy, to wiedziałem tylko, że jest coś takiego jak freony i że są one zaliczane do gazów cieplarnianych. Więc na początku wyjaśnijmy nazwę. Co oznaczają freony? Freony to są takie związki, takie węglowodory, w których niektóre atomy wodoru zostały zastąpione atomami chloru bądź fluoru. Wydaje mi się, że pewnie trudno jest tą nazwę freon kojarzyć, czy ze szkoły, czy no, ona nie pojawia się w rozmowach codziennych, ale na pewno wielu słuchaczy pamięta albo wie o tym, że nastąpiła jakaś zmiana w czynnikach chłodniczych jakiś czas temu. I wtedy ta nazwa freony gdzieś tam się przewija i gdyby ktoś miał skojarzyć z jakąś dziedziną działalności, to pewnie jednak w miarę dobrze by powiedział, że to coś z chłodzeniem czy z klimatyzacją. One są, te gazy są z jednej strony dobre, dlatego że one są najczęściej nieszkodliwe dla człowieka, są niepalne, co też jest ważne, łatwo je skraplać, odparowywać i to jest ta własność, która spowodowała bardzo wielkie wykorzystanie właśnie czy w chłodnictwie, czy też jako gaz nośny w produktach aerozolowych. Czyli te popularne spreje kiedyś były napędzane freonami.
W momencie, jak okazało się, że freony mają dodatkowo bardzo silny efekt niszczący warstwę ozonową, ponieważ są bardzo trwałe, to nie ulegają rozpadowi w łatwy sposób, i okazało się, te no, kilkadziesiąt już można powiedzieć, czas szybko leci, lat temu, że zanika warstwa ozonowa, która chroni nas przed promieniowaniem nadfioletowym, to wtedy no, trzeba było jakoś zadziałać i wtedy powstał tak zwany protokół montrealski, to lata 80., w którym stopniowo zakazano produkcji tych freonów. I w miejsce freonów pojawiły się inne gazy. To są gazy, takim skrótem pewnie niewiele mówiącym, HFC, większości ludzi nic nie mówiącym oznacza się, ale to są tak zwane nowe czynniki chłodnicze. No to tak pewnie najprościej to powiedzieć, które nie stanowią zagrożenia dla warstwy ozonowej. Są to oczywiście syntetyczne związki, ale okazuje się, że są jednak gazami cieplarnianymi. I to jest ten element, który, nad którym bardzo bolejemy, bo w tych latach, kiedy powstawał protokół montrealski, to wiadomo już było, nasi naukowcy już wtedy od wielu lat informowali o tym, że mamy gazy cieplarniane, że jest antropogeniczne globalne ocieplenie, ale ta informacja zupełnie nie przebiła się do polityki, bo gdyby wtedy się przebiła, to być może te gazy nowoczesne byłyby jednak już zupełnie innego typu. A tak musimy z nimi żyć i też już brać je pod uwagę w tej chwili, ponieważ to globalne ocieplenie powoduje wzrost instalacji klimatyzacyjnych na całym świecie. No a wiadomo, że nie ma absolutnie szczelnej klimatyzacji i też ten gaz w jakiś sposób może ulatniać się, no, w różnych momentach gdzieś tam się pojawia, prawda, chociaż nie powinien oczywiście, ale no nie ma w 100% szczelnych instalacji, prawidłowych procesów technologicznych, no to mamy niestety spory problem. A teraz chciałbym spojrzeć na emisję gazów cieplarnianych z perspektywy różnych sektorów gospodarki. Na początek wspomnijmy o energetyce i ciepłownictwie. Ten sektor cały czas króluje, prawda? Tak, jest to jeden z najbardziej istotnych sektorów, ale co ciekawe, wydaje się, że ten sektor może być, czy ma pewien potencjał do tego, żeby najszybciej ulec transformacji. No bo jest to taki sektor produkcji energii, a potrafimy produkować energię już w inny sposób. To jest oczywiście ogromna bariera, przede wszystkim finansowa i strukturalna i prawna. Mnóstwo barier jest, ale technologicznie rzecz biorąc, to jest do załatwienia. No, wszyscy na pewno kojarzą, czy fotowoltaikę, czy energetykę wiatrową, czy energetykę wodną również. No, z nią jest trochę problem, dlatego że w epoce globalnego ocieplenia po prostu ta struktura opadów może nie pozwolić na wykorzystanie potencjału hydrotechnicznego różnych państw, poza tym to jest niszczące bardzo dla środowiska. Niemniej jednak tych źródeł prądu, fal morskich, no, źródeł prądu pojawia się bardzo wiele i można sobie wyobrazić, można pewne szacunki, jakieś hipotezy postawić, że to jest technologicznie do zrobienia. To jest nie do zrobienia z innych względów, ale technologicznie tak. Ale szkodzi nam też przemysł. Tutaj wydaje mi się, że sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana. Wcześniej wspomnieliśmy o produkcji cementu, ale warto też odnotować, że na przykład produkcja stali i tworzyw sztucznych jest ciosem dla środowiska. Niestety cały czas tak, te procesy zarówno są emisyjne, jak i wymagają bardzo dużo energii, która też pochodzi najczęściej ze źródeł niestety wysokoemisyjnych, no w różnych krajach różnie oczywiście, ale cały czas jest duży udział tego. No, tam pracuje się nad tym, żeby tę produkcję zarówno tworzyw sztucznych, jak i stali w jakiś sposób zneutralizować klimatycznie. Na razie wydaje się, że to, co można zrobić, to pracować, chociaż to jest drogie znowu, to wszystko wymaga mnóstwa pieniędzy. To jest odzyskiwanie tych gazów i prace w tym kierunku toczą się cały czas. Już dawno temu były takie instalacje odzyskiwania dwutlenku węgla i przechowywania czy wtłaczania w jakieś na przykład struktury geologiczne. To wszystko jeszcze bardzo źle działa. To wszystko jest na razie jeszcze bardzo nieekonomiczne, ale okazuje się, że nawet w ostatnim roku nastąpił całkiem spory postęp i spadek przewidywanych cen takich procesów. Odkryto nowe związki, które są takimi nośnikami wybierającymi dwutlenek węgla z powietrza. Więc tutaj no, obserwujemy uważnie, w którą stronę to pójdzie, dlatego że, jeszcze raz podkreślę, to jest gigantyczny problem
polegający przede wszystkim na braku finansów i na bardzo skomplikowanej strukturze tego, bo nawet z wielkimi pieniędzmi przestawienie zakładu przemysłowego na produkcję na kompletnie innej linii technologicznej, zupełnie w innym systemie, bez doświadczeń, to jest rzecz, która może się po prostu nie udać. A teraz chciałbym na chwilę zatrzymać się na rolnictwie i leśnictwie. Tutaj dużym problemem jest wycinka. Z pewnością wycinka jest problemem, bo wiemy, że duże drzewa, ja tu jeszcze chciałem podkreślić, nie jestem specjalistą w biologii, ale nie jest to już w tej chwili wiedza powszechna w tym środowisku, które się zajmują klimatem, że jednak no, takie gigantyczne wycinki drzew, szczególnie starszych, które mają duże zdolności pochłaniania dwutlenku węgla, no, to nie jest dobra rzecz. Niestety to nie działa w taki sposób jeden do jednego, że wycięliśmy jedno drzewo, wstawiamy nowe, małe i ono będzie ten dwutlenek węgla pobierać. Tutaj niestety sprawdzone, obliczone, przetestowane dane są takie, że jednak drzewa dłużej starsze tego dwutlenku węgla pochłaniają więcej. I na podstawie zdjęć satelitarnych obserwujemy w Europie szczególnie, nie tylko w Polsce, we wszystkich krajach bardzo silny wzrost niestety takich właśnie wycinek. I tutaj też trudno powiedzieć, czy to zjawisko jest wywołane po prostu, no to zawsze jest jakiś, prawda, podaż i popyt. I tutaj jest ogromny popyt na drewno w tej chwili, jako materiał naturalny, czy też jako składnik rozmaitych innych materiałów kompozytowych. I to jest bardzo trudna rzecz do pogodzenia, bo z jednej strony chcielibyśmy budować naturalnie, chcielibyśmy mieć jak najwięcej materiałów naturalnych wokół siebie, a z drugiej strony to wymaga po prostu zniszczenia jakichś gigantycznych połaci lasu. Zbliżając się do końca naszej rozmowy, odniosę się do tego, o czym wspomniałem na samym początku, czyli do emisji gazów cieplarnianych wynikającej z hodowli zwierząt. Ten dział rolnictwa odpowiada za 14,5% antropogenicznej emisji gazów na świecie. Skąd tak duży wynik? No wynik przede wszystkim z tego, że no, całość procesów towarzyszących przemysłowej hodowli zwierząt jest niestety bardzo emisyjna. Począwszy od energii elektrycznej, której potrzeba bardzo dużo, poprzez to, że trzeba gigantyczne areały obsiać, zasadzić roślinami tylko do tego, żeby wyżywić te zwierzęta. I tutaj zwykła zasada zachowania energii mówi o tym, że jeżeli mamy pośrednika w energii, no to po prostu mamy proces, który jest mniej efektywny. Jeżeli człowiek żywiłby się substancjami, prawda, nie wiem, białkiem, tłuszczami roślinnymi bezpośrednio, to wystarczy kilkukrotnie mniejszy areał wykorzystać do przygotowania tego pożywienia niż 6, 10, 20-krotnie większe pola do tego, żeby najpierw wyżywić zwierzęta, a później, żeby zjeść mięso z tych zwierząt. Zwłaszcza, że tu przelicznik jest naprawdę fatalny. Jeżeli zwierzę się w ogóle nie rusza, to, prawda, jest zamknięte w klatce, no to potrzeba mniej więcej 5, 6, no tutaj różnie w zależności, prawda, od zwierzęcia i od konkretnych warunków, no, trzeba 5-6-krotnie, czasami więcej, 10-krotnie więcej pożywienia dla zwierzęcia, niż zadowoliłby się człowiek. Także tutaj kilogram mięsa wymaga po prostu kilkunastu kilogramów białka, tłuszczy roślinnych. I na koniec zatrzymajmy się przy transporcie. Wszyscy wiemy, jak na emisję gazów wpływają nasze samochody, więc teraz chciałbym skupić się tylko na lotnictwie, bo w tym przypadku spaliny są szczególnie szkodliwe. Jak czytam teraz w podręczniku Klimatyczne ABC, wyemitowanie ich wysoko w atmosferze sprawia, że przebywają w niej dłużej i wpływają na bilans energetyczny silniej, niż gdyby wprowadzono je do atmosfery przy powierzchni Ziemi. Co to oznacza? To znaczy ogólnie to oznacza, że po prostu bardziej szkodzi spalanie paliw w powietrzu wysoko niż na ziemi. Tutaj no, problem zasadniczy z tym sektorem jest taki, że naprawdę nie ma w tej chwili jakiejś wielkiej wizji poza paliwami syntetycznymi, które też będą dawały emisje i będą tworzyły bardzo specyficzne warunki po prostu kondensacyjne na dużych wysokościach i bardzo specyficzne aerozole. To nie bardzo sobie wyobrażamy, co z tym sektorem można by zrobić. Nie wiem, czy słuchacze wiedzą, ale paliwo lotnicze jest generalnie bardzo tanie. To jest jeszcze efekt pewnych ustaleń historycznych.
i dopóki nie zostanie opodatkowane, dopóki zasada zanieczyszczający płaci, czyli ta osoba, która emituje, prawda, substancje przyczyniające się do globalnego ocieplenia i rozlicza się za to, dopóki ta zasada nie będzie powszechnie wdrożona i egzekwowana również w lotnictwie, no to prawdopodobnie nic się tutaj nie zmieni. I na tym kończymy trzeci odcinek cyklu inspirowanego podręcznikiem Klimatyczne ABC, który powstał na Uniwersytecie Warszawskim. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Naszym gościem był profesor Jacek Pniewski z Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Raz jeszcze bardzo dziękuję. Ja dziękuję, do widzenia. A jeżeli chcecie poczytać więcej na temat emisji gazów cieplarnianych produkowanych przez człowieka, czy o jakimkolwiek innym temacie związanym z klimatem, wejdźcie na stronę www.klimatyczneabc.uw.edu.pl. Tam bezpłatnie możecie pobrać całą publikację. Zachęcam Was do tego, bo to naprawdę bardzo wartościowy podręcznik. Łukasz Zduńczyk, bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Kampus. Kampus.